Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę wykańczał moją pracę hydrauliczną. Po skończonym malowaniu zabrałem się za montaż kółeczek, tak aby moja praca była łatwa w transporcie. Ostatecznie pewnie wyląduje ona w zupełnie innym warsztacie, ponieważ zabieram się do wylewania posadzki pod drugą płytę podłogową w innym pomieszczeniu. Na razie mam tam klepisko i powiedzmy, że wszystko co tam ustawiam zapada się w piach. Wybrałem kółeczka do innego urządzenia, które mają dopuszczalne obciążenie do 50 kg. Mam nadzieję jednak, że wytrzymają ten napór stali. Po zamontowaniu kółeczek zabieram się za montaż stołu i najwięcej rozrywki będzie akurat ze składaniem tego elementu, ponieważ krzywo wywierciłem otwory w stole i pręty, które wsadzam, żeby zmontować go ostatecznie, zaczęły się wykrzywiać. Nie pozwala to na szybkie zamontowanie wszystkich elementów, czyli tych czterech sterowników. Jednak ostatecznie udaje mi się dzięki użyciu brutalnej siły złożyć to do kupy. Mimo że na filmie wygląda to, jakbym przeprowadzał ten proces w około 10 minut, ponieważ go przyspieszyłem, tak naprawdę całość zajmuje mi 5 godzin. Podejrzewam, że do tego cyklu dodam jeszcze dwa filmy. Jeden z zakładaniem tłoka, a kolejny z wzmacnianiem tego urządzenia. Dlatego oczekujcie kolejnych filmów. Żeby być na bieżąco, możecie zasubskrybować i zadzwoneczkować. Zapewni wam to dostęp do świeżych informacji z mojego kanału. Zapraszam również do odwiedzenia mojego przedsiębiorstwa we wsi Wiadrowo na ulicy Witosa 75, gdzie zajmuję się toczeniem, spawaniem i obróbką metalu. Także zachęcam do oglądania i dziękuję bardzo za waszą cierpliwość. We'll be right back.